Nagrywa się, nagrywa. Dobra, okulary poprawię. Kochani, Majorka. O Jezu, ale lampa. Cieplutko niesamowicie. Ja już cały mokry. Zjarane plecy mam niesamowicie. Sparzyłem się. Ale to wiecie jak to. 40 stopni ciepła, to jak się nie opalić? Radziula teraz wyszedł, bo nie ma tyle ludzi, wiecie o co chodzi. Później jakby to, jak to wszystko wyjdzie, już się ludzie zbierają. Słuchajcie, 8 godzina, wszyscy już się tam pakują, lokują, bo później jest problem z miejscem. Jak to cała ta wiara z tych hoteli pójdzie i tutaj się wysypie na tą plażę, to naprawdę nie ma miejsca. Ale kochani, cóż mogę powiedzieć, jest pięknie, super, cieplutko, kości wygrzane, biodro zrehabilitowane, jest gitara. I gitara gro, jak to mówi Dobry Kongo. Oczywiście również pozdrawiam kanał Dobry Kongo, pozdrawiam bohaterów kanału Dobry Kongo. Kurczę, taka przemiana, wiecie co, po ostatnim filmiku u Dobrego Konga to Ala mówi, co ci? Ja mówię, no płaczę. Wzruszyłem się bardzo. Michael przy tej śwince tam, przy Kasi, świnka Kasia, świnka Pepa. Kurczę, no powiem wam, serca ściska, nie? Także pozdrawiam wszystkich, Krysie, Stasia, Darka, Achima. Jak to mówią? Gitoro gro! Super. A ja chyba zaraz się zanurzę w tych falach tutaj. No bo cóż, za gorąco. 8 godzina, już taka duchota, że trzeba chyba, jak to się mówi, zanurzyć. Także kochani, pozdrawiam. Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Słuchajcie, kochani, witam serdecznie wszystkich. Zobaczcie, jaka przepiękna pogoda zaczyna nam się robić. Piękny wschód słońca na Majorce. Zobaczcie. Dlaczego, słuchajcie, teraz nagrywam? Ja wam powiem, dlaczego teraz nagrywam. Ponieważ nie ma tyle ludzi. Jest bardzo dużo dzieci i w ogóle nie każdy sobie życzy, żeby być nagrywanym. Dlatego wstałem z samego rana, żeby wam pokazać tą przepiękną Majorkę. Teraz to wszystko już budzi się do życia. Tutaj już o, czyścimy, sprzątamy. Elegancko, sikalafon, słuchajcie. A ja się udam pokazać wam trochę tej Majorki, tą przepiękną plażę. O, Ala jeszcze śpi tam. O, tylko jej ręcznik na górze widać. Tu dokładnie. O, tam. Widzicie? O. No i idziemy. Pokażę wam trochę tego uroku majorskiego. Idziemy sobie wzdłuż. O, zobaczcie, jak pięknie. Cud, malina i dwa wina, jak to się mówi. Ludzie sobie biegają. O. Taki, wiecie, jogging od rana. 200 metrów. O, safari. No my tam nie będziemy szli, my sobie pójdziemy brzegiem morza. O, sorry, co? Kurczę, bym się poślizgnął na tej, tamten myje, tu ta woda leci, bym się mało nie wypierniczył. Pani uważa z tymi kijkami, bo jak się pani ślizgnie, to dopiero będzie.
O, i tak sobie ludzie biegają, odpoczywają. O, a my idziemy na plażę. Ja nie mam butów, więc będzie ała, ała, ała po tych kamykach. O, tędy pójdziemy sobie. O, ała. Mogłem wziąć buty, ale w ciągu dnia, słuchajcie, te całe plaże, o tutaj cały ten wybrzeże, bo tam jest, słuchajcie, to jest taki odrąbek, odrąbek też powiedziałem, taki kawałek tej plaży, gdzie ludzie no siadają sobie, czy tam nawet tutaj pod drzewkiem, no tam pani jakaś biała dama, siadają sobie pod drzewkami, tu wszystko pięknie, cacy, ale ja wam pokażę plażę, gdzie no trzeba niestety zapłacić za wypoczynek, czy choćby nawet żeby poleżeć. Zaraz wam pokażę. Super jest, słuchajcie. Teraz jest chyba z 26 stopni. Słońce się wznosi. O tak. O, tam ktoś jest na rybach. Idziemy zobaczyć. Słuchajcie. Ktoś jest na rybach, idziemy zobaczyć, jak tam rybki się łowi. Nie wiem, co on tam łowi. Myślałem, że konie biegną, a tu ona. Hotel przy hotelu. Zobaczcie. Nie wiem, czy wiecie. No, ta teraz będzie tu bzykać. Już koniec, już po rekord film. Ale zobaczcie, jaki wózeczek! Zobaczcie! Do sprzątania, o! Kurczę! Ha! Skuterek elegancko, na baterię elegancko, sykalafon, zobaczcie. Kogucik się świeci. No kurczę, robota dla mnie! O, słuchawki na uszach. Thank you, thank you. Dziękuję pani. Fajna, miła pani. O, cicho, tam węciory są. Zaraz zobaczymy, co on tam łowi. No makreli na pewno nie łowi, albo coś tam musi być, skoro łowi. Węgorzy chyba nie łapie. Czort go tam wie, co on tam łapie. Majorka się dopiero budzi, zobaczcie te przepiękne widoki tam, te góry, to wszystko. O, tutaj jest ta plaża. Tak, dokładnie jak pani mówi, relaks. Ale już są ludzie, już się ładują do wody ludzie. O, zobaczcie. Widzicie? No i co my tu mamy? No tymi rykszami nie wolno jeździć rowerem, no i tymi ala hulajnogami. A całe wybrzeże, słuchajcie, w hulajnogach, w rykszach, w rowerkach można wynająć. Zaraz wam powiem, ile kosztuje co. Tam chyba godzina
godzina kajaku, czy tam takiej deski do pływania tutaj, o tak jak są wzdłuż te boje w oddali, to dotąd można pływać. Chyba 15 funtów, 15 euro za godzinę tutaj jest. No i słuchajcie, chcę też wam powiedzieć, że no musicie, to znaczy musicie, bardzo dużo protestów było na Majorce, pokazywane w telewizji. Wiecie, że telewizja, no telewizja kłamie, słuchajcie. Ja miałem okazję rozmawiać tutaj z ludźmi, a dokładnie w tej budce pan mnie zaczepił. W języku niemieckim mi się bardziej jest dogadać w języku niemieckim, bo ja ten język znam. Czuję się jak ryba w wodzie. To o, zobaczcie. Zaraz wam pokażę tu elegancko. C'est la fond foufle, voilà. O, takie są ceny. 1 hour, 3 hours. 3 hours, 2 half hours. No zależy jak to tam sobie ktoś zabukuje. No ten statek wycieczkowy, powiem wam szczerze, nie polecam. Nie polecam ze względu na to, że to jest... płyniesz tam do końca, oni wpływają tam, można obejść to dookoła. Tu jest mapa, o. Oho, impreza chyba się przedłużyła. Dobra, niech sobie śpi kobieta. O, widzicie? No i o te protesty chodziło, słuchajcie. Ludzie protestowali, ja wam powiem, kto tutaj protestował. Tu protestowali ludzie, którzy są na emeryturach, starsi ludzie, bo tak, plaże dla osób mieszkających tutaj, zobaczcie, no trzeba bukować, trzeba zapłacić. Ludzie przychodzą naprawdę z samego rana, jest godzina 8:00, to ludzie bukują tutaj wszystko, bo powiem wam, że o godzinie 11:00 po tych śniadaniach, po tych hotelowych całych tych bajerach, to tutaj palca nie wciśniesz. Jest bardzo dużo ludzi. No i oni protestowali ze względu na to, że przychodzą ludzie tutaj, którzy mieszkają, nie mają gdzie się położyć, nie mają jak wypocząć. Ale z drugiej strony, bo medal ma dwie strony, to powiem wam szczerze, że no co, Majorka bez turystów to by nie żyła. Tutaj właśnie wszystko żyje z turystów, restauracje, bary, hotele. No i tak to wygląda, nie? Ale słońce, ale lampa, jak to mówi Jaro. Ale lampa. No tej lampy jeszcze tak nie ma. No ale jest, o, zakaz chodzenia po czym? Po tej trawie chyba. Nie wiem. Zraszana jest, bo widać. No ale trzeba to uszanować. Także nie będziemy łazić po trawie. Woda cieplutka. Tak to właśnie, kochani, wygląda. Cisza, spokój. No w ciągu dnia tutaj bym nie nagrał, bo powiem wam szczerze, że krzyki, piski, dużo ludzi, dzieci, wiecie jak to jest. Nie każdy sobie życzy, a wczoraj próbowałem nagrać filmik, to jedna z kobiet do mnie podeszła i mówi: excuse me, you record for me? Ja mówię, no, I'm just record my channel, you know, everything I'm record. A ona mówi do mnie tak, please no record my face. Alright, nie ma problemu. No i musiałem wykasować to wszystko, dlatego wstałem teraz z samego rana, żeby przyjść tutaj i nagrać to wszystko. Ale jest super. Dla mnie, powiem wam szczerze, jest bajeczka. Danusia, jak się powiem, Danusia, jak wypoczęta, wybiegana, wyskakana,
byliśmy w takim aquaparku. On jest dokładnie tam za niebieskim tym hotelem. Go teraz nie widać, bo tam drzewa są. Ja go w oddali widzę. Ja tam nie będę szedł, ale słuchajcie, jest taki fajny aquapark. Płacisz całodniowy bilet i tam jest jedzenie, no snack bary. Jest super, naprawdę. Polecam. O, kochani. I tak to, o, SOS 112. Sika la fonfuf le voilà. Także tak wygląda Majorka. O, czekajcie, o. Dresiamsto. No nie ma naklejek takich, które ja bym znał. No ale to nic. Dobra, wracamy. Kochani, żyjcie zdrowo i bogato. Dużo zdrówka wam życzę. Dziękuję wam wszystkim za to, że jesteście. I do zobaczyska następnego razu.